Witam Was w nowym filmiku. Jak widzicie po tytule, jest to haul zakupowy. Dawno mnie nie było, co za tym idzie, trochę mi nowych rzeczy przybyło, więc pomyślałam, że może komuś coś się spodoba, ktoś sobie coś odpatrzy, więc podzielę się z Wami tym, co tutaj mam. Także bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Na początek pokażę Wam to, czego mam najmniej, czyli takie rzeczy do domu. Dzisiaj sobie zakupiłam taki oto kominek Pepco. Za 10 zł, taki koteł. Do niego w mrówce zakupiłam takie tutaj woski o zapachu żurawiny. Jest tutaj 8 sztuk. Wygląda to w taki sposób. Mam tutaj jeden już właśnie w kominku uszykowany. I również w mrówce olejek zapachowy o zapachu lilii wodnej. To mam z takich rzeczy do domu. Aha, i jeszcze mam tutaj kubek. Teraz będę szeleścić dla wrażliwych. Nie będę tego wycinać, więc mam... O, pokażę taki kubasek. Ja po prostu kocham psy. Jest on dosyć spory, ten kubek. I on kosztował 8 zł. 7,99. Także taki fajny kubasek. Teraz może pokażę Wam, co kupiłam na stronce Kokolita. Jest to drogeria internetowa, bo jak wiecie, są teraz promocje w Rossmanie. To, co, czego nie kupiłam sobie w pierwszy dzień na tej promocji w Rossmanie, zaraz zrobiłam sobie zamówienie na Kokolicie. W sumie trochę niepotrzebnie, bo teraz już podokładali te kosmetyki w Rossmanach. No ale jak już zamówiłam, to już mam. Zamówiłam sobie właśnie taką gąbeczkę z Eveline. Ja jeszcze jej nie miałam. Tak samo zamówiłam sobie te eyelinery, które tak ciężko dostać w Rossmanie. Też ich jeszcze nie miałam. Wziąłam sobie dwie sztuki. Na pewno wiecie, o jakich mowa. Bo był na nie wielki, wielki szał. I coś jeszcze tutaj mam ze strony internetowej. Aha, maseczkę, której nie przyniosłam do włosów, ale już mniejsza z tym. Ciężko było mi po prostu przypomnieć sobie, co ja kupiłam przez ostatni czas, żeby Wam pokazać, więc pewnie o kilku rzeczach już zapomniałam. No ale dobra, mniejsza o to. Teraz pokażę Wam, co kupiłam w Rossmanie. Na sam początek mam tutaj taką bazę z L'Oreala. Niby bardzo fajna, nie wiem, nie miałam, będę ją testować. Jeżeli ktoś z Was miał, któraś z Was, albo któryś, teraz mężczyźni widzę tak, że się malują, jeżeli ktoś z Was miał któryś z tych kosmetyków, to nieśmiało piszę, jak się sprawdza, bo to, co pokazuję, na razie tego jeszcze nie miałam. Tutaj kupiłam dwa takie podkłady. Ten mam dzisiaj na twarzy. Tego już używałam, jest naprawdę świetny. Ten kosztował jakieś 15 zł, a ten 20, więc cena super. To, co pamiętam, to Wam powiem cenę, ale nie wszystko... Nie wszystko pamiętam, więc nie wszystko Wam powiem, po ile było. Wzięłam sobie takie dwa tusze do rzęs. Ten kosztował chyba z 12 zł. Z Maybelline. Tutaj też z Maybelline mam taki. Też ich jeszcze nie używałam, więc nie wiem, czego się spodziewać. Tutaj z Rimmela mam taki eyeliner. To też służy jako cień. Pokażę Wam kolor. Naprawdę fajny. Raz miałam przedłużenie, znaczy miałam kreskę czarną i pod kreską poprowadziłam sobie taką właśnie linię granatową. Nie wiem, czy tam było coś widać. Mam nadzieję, że coś widać. Taki eyeliner. Tutaj mam do brwi taką kredkę z Maybelline. Ona ma takie, o, tutaj ząbki. Ale za bardzo nie jestem z tego zadowolona. Nie fajnie mi się tym robiło brwi. Mam nadzieję, że było widać. Więc, no nie wiem, nie dla mnie. Tutaj kupiłam również do brwi z Lovely. Taką szerszą kredkę. I nią fajnie mi się robi. Aczkolwiek jeszcze i tak pędzelkiem sobie rozprowadzam lepiej ten produkt. Ale spoko. Nie zawsze mi się chce używać pomady. Dzisiaj jeszcze kupiłam sobie tą paletkę z Lovely. Mam jedną i jestem zadowolona. Nie pamiętam, jaki mam, jaką mam tą poprzednią. Nie, to jest Peach. Nie wiem, jaką tam mam.
Nie pamiętam. Ale chciałam po prostu wypróbować sobie inną i dzisiaj właśnie się skusiłam. Takie kolorki, fajne na jesień. Także myślę, że na dniach wypróbuję. Zapachu to za przyjemnego nie ma. Nie będę już robić słoczy, bo pewnie w internecie jest tego pełno. Kupiłam sobie taki zwykły lakier czerwony z Vibo. Ja robię na co dzień hybrydy, ale teraz po prostu chciałam dać odpocząć trochę paznokciom. I pomalowałam sobie takim zwykłym. No tak, dałam im odpocząć. Faktycznie. Ale ja nie lubię mieć niepomalowanych paznokci. Jeszcze na próbę wzięłam gąbeczkę z Vibo. Nie miałam jej również, więc nie wiem, jak się sprawdzi. Opinie są dobre. Tutaj dla mojej mamy kupiłam ten puder z Maybelline. Ja go używam i jestem bardzo zadowolona, więc wzięłam go dla mamy. I tutaj jeszcze dla mojej mamy wzięłam paletkę tą z Vibo. I tutaj mamy do konturowania bronzer, rozświetlacz i róż. O, kiedyś jej używałam, to była moja taka pierwsza paletka, jak zaczęłam się tak trochę bardziej malować i bardzo ją lubiłam, więc wzięłam ją dla mojej mamy. I ostatnia z kosmetycznych rzeczy będzie to z Perfekty dwufazowy płyn micelarny. Na próbę, to też dla mojej mamy, ponieważ ona ma suchą i wrażliwą naczynkową skórę. Ok, teraz przejdziemy do takich dodatków ubraniowych. Tak myślę, czy tu wszystko pokazałam? Tak. Mam tutaj takie skarpeciochy, dzisiaj kupiłam sobie w Pepco, bo ja uwielbiam, jak mi ciepłe są stópki. Tu są takie w paski, tu w takie jakieś ciapki szare. Kosztowały 9,99 za dwie pary, więc fajna cena i są mega milutkie. Takie lubię najbardziej. Jeszcze ze skarpetek dzisiaj przyszła mi paczka z Sinseya. Tutaj mam taki dwupak z frytkami. I tu są czarne, gładkie. Właściwie to może je otworzę od razu. Zobaczymy, jakie one są długie, bo wiem, że to nie są stópki. O, takie dłuższe akurat na jesień, na zimę. Zawsze nosiłam stópki i było mi zimno. Mówię, nie, już nie będę robić tego błędu. Będę nosiła sobie długie. Niektórzy lubią, niektórzy nie. Ja lubię ciepło, więc będę teraz nosiła na pewno dłuższe skarpetki. Z Pepco dzisiaj jeszcze kupiłam sobie takie paputki do domu, bo moje się po prostu już zniszczyły. Za 20 zł. Tak, za 20 zł. Dalej, również z Sinseya w zamówieniu dzisiejszym przyszedł mi taki zwykły szalik. Zależało mi, chciałam chustę w sumie, ale nigdzie nie mogłam znaleźć, więc zamówiłam sobie taki zwykły, o, taki on jest szeroki, zwykły szary szal. Kosztował on 19,99, więc cena jak najbardziej spoko. Dalej mam tutaj rękawiczki, które kosztowały na promocji, nie mam ceny, ale one chyba kosztowały 6 zł w H&M. Dwie pary, więc do tego się skusiłam. Rękawiczek nigdy dość. Jeszcze nie wiem w sumie, jaką będę miała kurtkę. Chociaż do takiego fajnego brązowego kożuszka będą mi pasowały, więc do czegoś już się mam. Mam tutaj również taką czapę. Ona kosztowała 8,99 z 40 zł, więc mówię, fajna cena. Jest taka fajna, gruba, mięsista. Dlatego się skusiłam na nią na zimę. Na pewno się przyda. Taka fajna czapa. I ostatnia tutaj rzecz z H&M, z takich dodatków, jest to szal za 10,99, przeceniony również z 40, tak. Taki też różowy, jest bardzo milutki, taki szerszy. Jest też dosyć długi, tutaj mam na pół go złożonego. Bardzo taki fajny, będzie cieplutki. Także taki szalik. I przechodzę teraz do trochę większych ubrań. Ok, naszykowałam sobie tutaj resztę rzeczy, żeby co chwilę nie wstawać, bo tutaj już mam całą stertę. Ale jeszcze pokażę Wam buty. Kupiłam sobie takie botki. O, tak wyglądają. Zwykłe takie czarne. Na takim trochę masywniejszej podeszwie. Tutaj zameczek ozdobny. A w sumie rozpina się trochę.
I tutaj są, o, z boczku zapinane. Są to butki z Lasockiego, z CCC zakupione. Nawet nie wiem, czy gdzie indziej można kupić Lasockiego, no. I kosztowały 199,99, także 200 zł. Jeszcze ich nie nosiłam, jak widać. Ale takie klasyczne. Bardzo mi się spodobały. Witajcie, jak widzicie, jestem już inaczej ubrana. Jest zupełnie inny dzień. Niestety musiałam przerwać tamto nagrywanie. I minęło już parę dni. Niestety nie miałam kiedy tego dograć. Pogoda jest słaba, jest szaro, więc nagrywam przy takim sztucznym świetle tutaj w innym pokoju, bo stwierdziłam, że nie ma sensu dłużej już przeciągać tego. Pokażę Wam, co tam jeszcze mam do pokazania. Także przejdę już do rzeczy. Mam tutaj taki sweter. Długo szukałam takiego zwykłego sweterka, który nie kosztuje powyżej 100 zł, no bo no nie szarujmy się, te ceny zawsze są w sezonie wysokie. A chciałam coś takiego do zarzucenia. Jest to sweterek ze sklepu C&A. Kosztował 60 zł. Ma tutaj jeszcze takie fajne kieszenie. I takie duże guziki. Jestem naprawdę zadowolona. Z niego jest cieplutki. I tutaj ma takie ładne warkocze jakby zaplecone. Trochę zmężone rękawki, więc jest naprawdę w porządeczku. Wszystkie te rzeczy, które Wam pokazuję, widziałam jeszcze w sklepie. Także myślę, że jak komuś coś wpadnie, to jeszcze sobie spokojnie może zakupić. Tutaj idąc tropem kardiganów właśnie, znalazłam jeszcze w Sinsayu coś takiego. Z kieszeniami również. Taki bardzo milutki, zwykły, nic szczególnego. Ten kosztował 50 zł, jeszcze mam z metką, nawet go nie nosiłam. Kolejna będzie taka bluzeczka, zwykła, bardzo taka fajna, lejąca, mięciutka, niewyprasowana. Ona kosztowała 20 zł, również jest ze sklepu Sinsay. Taki fajny jesienny kolorek, akurat pod ten sweterek czy kardigan. Naprawdę spoko. Kolejną rzeczą jest taki półgolfik, również z Sinsaya. Kosztował on chyba 25 zł, z tego co pamiętam. Motyw panterki, były jeszcze chyba dwa kolory. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda, to mam akurat w nim zdjęcie na Instagramie. Cieniutki. Taki na akurat taką porę jeszcze w miarę. Chociaż jak założymy jakiś grubszy sweterek, to można sobie jeszcze wynosić. Tutaj kolejną rzeczą mam taki klasyczny golfik beżowy. To już jest taki, jak mówię, zwykły, klasyczny golf. Bardzo milutki. No jest trochę na pewno grubszy niż ten poprzedni. Kupiłam go w Pepco. Kosztuje on 30 zł. Były jeszcze czerwone. Taki fajny, bardzo milutki. Chciałam coś takiego klasycznego. Kolejne takie zwykłe spodnie dresowe tutaj ze ściągaczami. Zakupione w Sinsayu, takie po domu. Tutaj mamy taką ala zaszytą oczywiście kieszonkę, imitację kieszeni. Z przodu mamy normalnie kieszonki. Jest to taki bardziej dopasowany dres. Więc jak kto lubi, ja właśnie coś takiego szukałam. Nie wiem, czy mówiłam, jest z Sinsaya i kosztował chyba 30 zł. Kolejną rzeczą są spodnie rurki również z Sinsaya za 40 zł. Taki kolor atramentowy. Nie wiem, bardzo mi się spodobały na jesień. Takie zwykłe, klasyczne rurki, jak to u nich bywa w tej cenie. Z przodu mamy zaszyte kieszenie, z tyłu na pupie. Oczywiście już nie są zaszyte. Na którymś filmiku z rzeczami mówiłam Wam o tych dwóch kurtkach, które zakupiłam. Mam teraz tą drugą, mogę Wam pokazać. Ona jest również jeszcze dostępna w sklepie. Jest ona z Sinsaya i kosztowała 49 albo 59, teraz już nie pamiętam. Tak się prezentuje. Już tamtych rzeczy nie będę mierzyć, bo nie ma nic z nich szczególnego. Taka pikowana, granatowa, z kieszeniami. Jak widzicie, kaptur. Także taka na szybko, jak muszę gdzieś wyskoczyć, zarzucam na zameczek. I mogę śmigać do miasta, do sklepu. Także to już wszystko. Mam nadzieję, że wszystko, co chciałam, to Wam pokazałam. Mam nadzieję, że coś sobie odpatrzyliście. Tak jak mówię, ja szukałam długo kardiganów, więc macie tutaj już na gotowe pokazane dwa w fajnej cenie.
Także może ktoś z Was skorzysta. Pozdrawiam Was i do następnego. Pa, pa. W sumie jest jeszcze jedna rzecz kosmetyczna, którą sobie dokupiłam na dniach. Widziałam u jednej dziewczyny na Instagramie i postanowiłam, że spróbuję, bo moje włosy były zawsze dosyć słabe i zaczęłam po prostu stosować wcierki. I kupiłam sobie na próbę taką wcierkę z Joanny, konopię. Jest to odżywko wcierka, nawilżająco wzmacniająca. Nie wiem, czy ktoś z Was już ją stosował, widział. Dla mnie to nowość, także zobaczymy, jak się sprawdzi. Przezroczysta, z takim atomizerem. Także ja od razu będę sobie tutaj na skórę głowy stosować.